8 poprzednich edycji już nas wiele nauczyło. Nie mamy tutaj jakiegoś jednego tematu przewodniego tego festiwalu, dlatego że świat jest różnorodny, kolorowy, mamy podróże bliższe, mamy podróże dalsze, mamy podróżników zawodowych, mamy naszych lokalnych Opolan ze wspaniałymi opowieściami o swoich podróżach i to chyba stanowi taką esencję, czyli ta różnorodność, a nie jakiś tam jeden konkretny temat przewodni. Kocham podróże, oczywiście nie zawsze mam na to czas, myślę, że jak wielu z nas, dlatego serdecznie zapraszam do oglądania uczestnictwa osobistego festiwalu podróżniczym, bo można posłuchać ludzi, którzy zachęcą do odwiedzenia czasami bardzo takich wyjątkowych miejsc, do których trudno się dostać. A w ogóle sama inicjatywa jest dla miasta bardzo ważna, bo po pierwsze za oknami jest szaro-bura. Posłuchamy o miejscach, gdzie słońce cały rok świeci, chociaż nie tylko, bo będą też wystąpienia dotyczące Polski, ale przede wszystkim jest ważne, że jest środowisko podróżników, które chce się dzielić, wciąga mieszkańców, zaprasza, chce się dzielić swoimi doświadczeniami z podróży, chce opowiadać o tym, co widzieli, więc to jest cenne dla nas wszystkich, bo przyjdą mieszkańcy, posłuchają, może sami gdzieś wyjadą i podzielą się potem swoimi doświadczeniami, więc ożywia to miasto. Zawsze staramy się pokazywać bardzo różne miejsca, bardzo różne kontynenty i tak będzie również w czasie tej edycji. Będziemy i w Afryce, i w Azji, i w Ameryce Centralnej, i w Ameryce Środkowej, i w Ameryce Północnej, no chyba Antarktydy i Australii tym razem nam zabraknie, ale już było kilka opowieści w czasie historii naszego festiwalu na ten temat. Także bardzo różne jak zwykle miejsca i nieograniczone rzeczywiście. Kto w tym panteonie gości się znajdzie podczas tegorocznej edycji? Bardzo różni podróżnicy, zarówno będą to podróżnicy z całej Polski, z całego kraju, jak i również Opolanie. No, niewątpliwą gwiazdą naszego festiwalu i taką osobą, z której jesteśmy najbardziej dumni, jest Przemysław Kossakowski, znany szerokiej publiczności z programów chociażby takich telewizyjnych jak Down the Road, Nieoczywiste, Wtajemniczenie. Także no, bardzo, bardzo ciekawa postać, która pokazuje troszeczkę taką głębszą formę podróży. Ale to nie jedyna oczywiście osoba, która wystąpi na naszym festiwalu. Mamy 13 różnych prelekcji, także 13, nawet więcej prelegentów, bo niektórzy podwójnie, rodzinnie występują. No, wystąpi między innymi już goszczący na naszym festiwalu Robert Maciąg, który opowie o podróżach rowerem przez himalajską krainę Ladakh. Wystąpi Piotr Wnuk, który opowie o Laosie. Wystąpi Anita Pogorzelska, laureatka Kolosów, która opowie o podróży do Papui Nowej Gwinei, do plemienia ostatnich kanibali. Będziemy mieli Nozopola, będziemy mieli Krystynę Wandziok, która opowie o St. Lucie, profesora Janusza Słodczyka, który opowie o Zimbabwe i Mozambiku. Będziemy mieli też Jacka Matuszka, znanego paralotniarza, który pochodzi również z Opolszczyzny, z Gogolina, który opowie o podróży paralotnią przez Dolomity, bo też tak się da podróżować, jak się okazuje. Wydawałoby się, że podróżować jest teraz łatwiej, bo praktycznie wszędzie się można dostać, ale znaleźć coś ciekawego też w podróżach, to jest na pewno niezwykle ciekawe. Wydaje mi się, że tutaj właśnie te prelekcje nam pokażą to, że trzeba być otwartym na te podróże, na drugiego człowieka, z takim szacunkiem odnosić się do tej wiary, do zwyczajów innych osób, innych kultur i to nam właśnie tutaj pokaże ten festiwal, że ten nasz ogródek oczywiście europejski nam znany, lubimy i szanujemy, ale to, że ktoś ma inaczej, też nie znaczy, że to jest gorsze i żebyśmy nie oceniali. Także myślę, że to jest też takie ważne tutaj. W obecnej dobie już jest coraz łatwiej z tym podróżowaniem, z tanimi lotami czy połączeniami autobusowymi. Wiele miejsc, które wcześniej ciężko było się dostać, w tej chwili już tutaj jest nam o wiele łatwiej. Natomiast festiwal na pewno jest takim miejscem, gdzie można taką inspirację czerpać, jeśli chodzi o kierunki, jeśli chodzi o sposób zwiedzania nawet danego kraju. Ciekawostką tego festiwalu od lat było to, że podróżowanie to nie tylko myślenie o podróży na piechotę czy też samochodem, ale także podróżowanie wspólne, rodzinne, czy też nawet ze zwierzakami. Mamy tutaj właśnie i koty, i psy, i rodzinnie, i samotnie, i solo, i młodszych, i starszych. Pan jako podróżnik tym razem czym będzie chciał zainspirować publiczność? Tym, czym inspirował się pan w ostatnich, rozumiem, miesiącach? Tak, no ja tym razem opowiem o mojej podróży do Maroka, takiej kulturowo-muzycznej podróży troszeczkę w głąb tego kraju, mniej turystycznej. Może pojechałem tam ze swoim przyjacielem Mustafą El-Budanim, który gościł też na naszym festiwalu jako marokański muzyk już dwukrotnie.
Miałem okazję pojechać z nim na Festiwal Saharyjskich Nomadów, mieszkać z nim w domu, z jego przyjaciółmi, poznać to jakby od zaplecza, jak wygląda ten festiwal, jak wygląda ich kultura. No i o tym chciałem opowiedzieć, chciałem zainspirować właśnie do takiego troszeczkę bardziej też wnikliwego wejścia w kulturę i w muzykę tego kraju, która jest bardzo różnorodna, złożona i ciekawa. Chcemy dany kraj zobaczyć, ale okazuje się, że nie wiemy jeszcze o tym, o tamtym, albo nawet o jakichś przygodach, które można przeżyć, czy jeżdżeniu quadem po pustyni, czy o słuchaniu muzyki, tak jak właśnie też będzie na jednej z tych prelekcji. Zupełnie inne strony trochę tego podróżowania, które mam nadzieję właśnie kogoś zainspirują. Inspirują.